Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że niektóre osoby wokół ciebie mogą hamować twój postęp, a ty nawet tego nie zauważasz? Trudno to przyznać, ale nie wszyscy, którzy pojawiają się na naszej drodze, chcą nas widzieć na szczycie. Dziś porozmawiamy o tym, jak zidentyfikować, a co ważniejsze, jak unikać niektórych typów osób, które mogą opóźniać twoje życie. Ten film jest niezbędny dla każdego, kto chce nie tylko przetrwać, ale także prosperować i rozwijać się w świecie pełnym wyzwań. Zostań tutaj i dowiedz się, jak chronić się przed tymi negatywnymi wpływami i bezpieczniej dążyć do sukcesu. Pokażę ci, że małe zmiany w twojej percepcji dotyczącej ludzi wokół ciebie mogą zrobić wielką różnicę. Ile razy czułeś się wyczerpany po rozmowie z kimś? Albo zauważyłeś, że twoje marzenia i projekty wydawały się mniej możliwe do zrealizowania po interakcji z niektórymi ludźmi? To mogą być znaki, że masz do czynienia z kimś, kto nie wnosi pozytywnego wkładu w twoje życie. Porozmawiamy od wiecznego demotywatora, który zawsze ma coś negatywnego do powiedzenia, po obsesyjnego kontrolera, który próbuje kontrolować każdy twój krok. Zostań tutaj i dowiedz się, jak chronić się przed tymi negatywnymi wpływami i bezpieczniej dążyć do sukcesu. Pokażę ci, że małe zmiany w twojej percepcji dotyczącej ludzi wokół ciebie mogą zrobić wielką różnicę. Rozpoznanie tych negatywnych wpływów to pierwszy krok do ich wyeliminowania. Oglądaj do końca, aby zrozumieć każdy typ szczegółowo i jak możesz się przed nimi chronić, pozostając wiernym swoim celom i wartościom. Czy jesteś ciekawy? Czy zauważyłeś te znaki u kogoś? Czy ktoś bliski może wysyłać te sygnały, a ty tego nie zauważasz? Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Przejdźmy do pierwszego znaku. Ale najpierw upewnij się, że jesteś subskrybentem kanału, ponieważ na tym kanale otrzymasz doskonałe filmy takie jak ten, które poprawią twoje życie i rozwój osobisty. Wyobraź sobie scenariusz, w którym jesteś pełen pomysłów i planów. Jesteś podekscytowany, zmotywowany i gotowy do działania. Jednak zawsze jest ta jedna osoba, może bliski przyjaciel lub współpracownik, która wydaje się mieć wyjątkowy talent do gaszenia twojego entuzjazmu. Ta osoba to to, co nazywamy demotywatorem. Nie tylko wygłasza negatywne komentarze, ale sprawia, że zaczynasz kwestionować swoje własne możliwości i wizje. Demotywator często rozpoczyna rozmowy od pozornie nieszkodliwych zdań, takich jak „jesteś tego pewien?” lub „to wydaje się bardzo ryzykowne, nie sądzisz?” Na pierwszy rzut oka te pytania mogą wydawać się prawdziwą troską, ale powtarzane wielokrotnie zaczynają nadgryzać twoją pewność siebie. Może dojść do tego, że każda decyzja, którą chcesz podjąć, przychodzi z dawką wątpliwości, zasianych przez słowa demotywatora. Ten błędny cykl może być niezwykle szkodliwy. Z czasem możesz zacząć internalizować te wątpliwości i lęki. To może prowadzić do paraliżu analitycznego, gdzie strach przed porażką staje się tak przytłaczający, że uniemożliwia jakąkolwiek próbę postępu. To stan umysłu, w którym jesteś tak zaniepokojony podjęciem idealnej decyzji, że w końcu nie podejmujesz żadnej decyzji. Aby skutecznie stawić czoła temu negatywnemu wpływowi, najpierw trzeba zdać sobie sprawę, że te osoby mogą sabotować, nawet nieświadomie, twój postęp. Uznanie tego jest pierwszym krokiem do zmiany. Kiedy zobaczysz wyraźnie, jak te interakcje wpływają na twój stan umysłu, możesz zacząć się od nich odłączać. Najskuteczniejszą strategią w walce z wpływem demotywatora jest wzmocnienie swoich sieci wsparcia. Otaczanie się ludźmi, którzy naprawdę wierzą w ciebie i twoje możliwości, jest kluczowe. Szukaj grup, mentorów lub przyjaciół, którzy mają pozytywne nastawienie. Nie tylko zapewnią ci potrzebne wsparcie, aby iść naprzód, ale także pomogą odbudować twoją pewność siebie. Oprócz budowania sieci wsparcia, praktyka autoafirmacji jest kolejnym potężnym narzędziem. Wzmacniaj dla siebie swoje umiejętności i wcześniejsze sukcesy. Przypominaj sobie o swoich mocnych stronach i o czasach, kiedy pokonałeś wyzwania. To pomoże zbudować mentalną tarczę przeciwko nieuzasadnionym wątpliwościom. W końcu ważne jest, aby nauczyć się wyznaczać wyraźne granice z demotywatorem. Nie bój się wyrażać, jak pewne komentarze sprawiają, że się czujesz, a jeśli to konieczne, ograniczaj interakcje, które są stale negatywne. Ochrona twojej przestrzeni mentalnej jest kluczowa, aby pozostać skoncentrowanym i zmotywowanym w dążeniu do swoich celów. Droga do osiągnięcia twoich marzeń jest sama w sobie wyzwaniem. Nie pozwól, aby wpływ demotywatora cię powstrzymał.
Z odpowiednim wsparciem i skoncentrowanym umysłem nie tylko przezwyciężysz te negatywne wpływy, ale także osiągniesz wszystko, co sobie postanowisz. Bądź stanowczy, bądź jasny i przede wszystkim wierz w siebie. Masz moc kształtowania własnego przeznaczenia. Zazdrośnik ukryty to ten typ osoby, który, chociaż nie jest łatwy do zidentyfikowania początkowo, może powodować wielkie szkody w twoim życiu, a ty nawet tego nie zauważasz. Prezentują się jako mili przyjaciele lub koledzy, ale za uśmiechami i komplementami ukrywają negatywne uczucia i chęć sabotowania twojego sukcesu. Tego typu osoby pojawiają się w różnych kontekstach, czy to w miejscu pracy, w kręgach społecznych, a nawet wśród rodziny. Ich zazdrość manifestuje się w sposób subtelny, ale podstępny. Mogą publicznie chwalić twoje osiągnięcia, ale w prywatnych rozmowach zmieniają ton. Pojawiają się deprecjonujące komentarze lub wątpliwości co do twoich zdolności, często z insynuacjami i porównaniami, które na pierwszy rzut oka wydają się nieszkodliwe. To zachowanie jest szczególnie szkodliwe, ponieważ sieje atmosferę nieufności i niepewności. Zaczynasz kwestionować, kto naprawdę jest twoim sprzymierzeńcem i możesz nawet zacząć wątpić w intencje ludzi wokół siebie. To nie tylko wpływa na twoją zdolność do ufania innym, ale także negatywnie wpływa na twoją umiejętność efektywnej pracy czy budowania relacji. Zidentyfikowanie zazdrośnika ukrytego wymaga połączenia uważnej obserwacji i wyostrzonej intuicji. Ważne jest, aby zwracać uwagę nie tylko na to, co ludzie mówią, ale także na to, co robią i jak reagują na twoje sukcesy. Czy oferują prawdziwe wsparcie? Czy zawsze w ich słowach czuć odrobinę urazy? Obserwacja tych niuansów jest kluczowa do odkrycia ich prawdziwych intencji. Najlepszym sposobem na radzenie sobie z zazdrośnikiem ukrytym jest wzmocnienie swojej samooceny i otaczanie się ludźmi, którzy okazują autentyczne wsparcie. Bezpośrednia konfrontacja może nie być zawsze najlepszą strategią, ponieważ mogą oni po prostu zaprzeczyć swoim złośliwym intencjom. Zamiast tego, wzmacnianie więzi z tymi, którzy naprawdę cenią i celebrują twoje sukcesy, może stworzyć bardziej pozytywne i zdrowe środowisko, redukując wpływ tych zazdrośników na twoje życie. Utrzymując czujność i starannie wybierając osoby, z którymi dzielisz swoje plany i marzenia, możesz chronić się przed negatywną energią, która próbuje zboczyć cię z kursu. Pamiętaj, że twoja osobista ewolucja jest cenna i zasługuje na ochronę. Inwestowanie w autentyczne i pozytywne relacje to nie tylko forma samoobrony, ale także sposób na tworzenie środowiska, w którym twoja zdolność do wzrostu i prosperowania może rozkwitać bez przeszkód. Trzeci typ osoby, który może wprowadzać złożoność i stres do twojego życia, to manipulator ofiar. Ten osobnik porusza się w skomplikowanej sferze emocjonalnej, przedstawiając się jako ofiara, jednocześnie manipulując okolicznościami i ludźmi wokół siebie. Są mistrzami w przekręcaniu sytuacji, aby wyglądać na pokrzywdzonych, często wyolbrzymiając lub wręcz wymyślając trudności, by zyskać sympatię, wsparcie lub odwrócić uwagę od własnych działań. To, co sprawia, że manipulator ofiar jest szczególnie wyzwaniem, to jego zdolność do sprawiania, że czujesz się ciągle zobowiązany do pomocy, zmuszając cię do ciągłego udzielania wsparcia lub stawania po jego stronie w konfliktach, często wbrew swojej woli lub najlepszym osądom. Tworzą atmosferę winy i obowiązku, która może być niezwykle wyczerpująca. Na przykład w miejscu pracy manipulator ofiar może wielokrotnie twierdzić, że jest niesprawiedliwie obciążony zadaniami lub ciągle pomijany przy awansach z powodu faworyzowania lub uprzedzeń. To może prowadzić do podziałów w zespole i podkopywania morale, stawiając kolegów w niewygodnych sytuacjach, gdzie muszą wybierać strony. Konfrontacja z manipulatorem ofiar wymaga stanowczego podejścia i często wsparcia osób trzecich do mediacji sytuacji. Ważne jest, aby wyznaczać wyraźne granice i utrzymywać obiektywną komunikację, aby uniknąć wciągnięcia w dramat, który tworzą. Ponadto, zachowywanie dokumentacji lub dowodów interakcji może pomóc w wyjaśnieniu faktów, jeśli sytuacja się zaostrzy. Dystansowanie się od manipulatora ofiar i szukanie zdrowszych i bardziej przejrzystych środowisk jest kluczowe DLA twojego zdrowia psychicznego i sukcesu. Pamiętaj, że relacje zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym powinny być wzajemne i konstruktywne, a nie źródłem ciągłej manipulacji i stresu. Samopoznanie i jasność co do własnych granic są kluczowe, aby nie wpaść w pułapki kogoś, kto przedstawia się jako ofiara, by manipulować sytuacjami. Wzmacniając swoją sieć wsparcia o osoby uczciwe i szczere,
oraz doskonaląc umiejętność rozpoznawania manipulacyjnych zachowań, chronisz się przed negatywną energią, którą manipulator ofiar stara się narzucić. Inwestuj w relacje, które wzbogacają Twoje życie, zapewniając środowisko, w którym możesz rozwijać się bez manipulacji. Czwarty typ osoby, który może stanowić prawdziwą przeszkodę na Twojej drodze, jest znany jako subtelny sabotażysta. Ten indywiduum działa w sposób niemal niezauważalny, wykorzystując dyskretną manipulację, aby podkopać Twoje inicjatywy, nie czyniąc tego od razu oczywistym. Może to być ktoś z Twojego kręgu społecznego, z pracy, a nawet członek rodziny. Na pierwszy rzut oka wydają się być współpracownikami lub zatroskanymi doradcami, ale ich działania mają na celu wyraźne frustracje Twoich planów i projektów. Zachowanie subtelnego sabotażysty jest szczególnie destrukcyjne, ponieważ trudno go zidentyfikować i bezpośrednio skonfrontować z powodu jego ukrytej natury. Często możesz zacząć kwestionować swoją własną percepcję rzeczywistości, zastanawiając się, czy nie jesteś nadwrażliwy lub czy Twoje podejrzenia są uzasadnione. Na przykład taka osoba może sugerować, że nie jesteś gotowy na awans lub że lepiej będzie odłożyć uruchomienie osobistego projektu pod pretekstem troski o Twoje dobro. Aby chronić się przed subtelnym sabotażystą, kluczowe jest zaufanie swojej intuicji i szukanie zewnętrznej weryfikacji. Omówienie swoich obserwacji i uczuć z zaufanymi osobami może pomóc w wyjaśnieniu sytuacji i potwierdzeniu Twojej rzeczywistości. Ponadto, ustalenie jasnych granic i utrzymywanie otwartej i asertywnej komunikacji może zmniejszyć wpływ tego typu osoby na Twoje życie i projekty. Wyzwanie z subtelnymi sabotażystami polega na tym, że są mistrzami w maskowaniu swoich złośliwych intencji pod fałszywą troską. Wymaga to od Ciebie jeszcze bardziej czujnego spojrzenia i umiejętności czytania między wierszami. Nauka identyfikowania tych niuansów może być kluczem do niewpadania w pułapki przez nich zastawiane. Utrzymanie silnej sieci wsparcia również jest fundamentalne. Ludzie, którzy naprawdę pragną Twojego sukcesu, są niezbędni do tego, aby pomóc Ci utrzymać koncentrację i energię potrzebną do dalszego rozwoju. Mogą oferować inną perspektywę i pomóc rozwiać wątpliwości zasiane przez subtelnych sabotażystów. W końcu rozpoznanie i odsunięcie się od subtelnych sabotażystów jest kluczowe DLA, zachowania Twojej energii i utrzymania koncentracji na celach. W końcu zasługujesz na to, aby rozwijać się bez zbędnych rozproszeń czy manipulacji, które tylko mają na celu zbaczanie cię z drogi. Inwestowanie w swoją zdolność do rozpoznawania prawdziwych intencji oraz w autentyczne relacje wzmocni twoją osobistą i zawodową ścieżkę, uwalniając cię do osiągnięcia sukcesu, na który naprawdę zasługujesz. Piąty typ osoby, która może opóźniać twoje życie, jest znany jako ciągły krytyk. Ta osoba wydaje się mieć specjalną soczewkę do identyfikowania wad i często ma gotową krytykę na każdą Twoją akcję, niezależnie od wysiłku czy sukcesu, który włożyłeś. W przeciwieństwie do konstruktywnej opinii, która ma na celu wsparcie i zachętę, krytyka ciągłego krytyka często brakuje empatii i wydaje się mieć na celu bardziej zniechęcenie niż budowanie czegoś pozytywnego. Tacy krytycy mogą być wszędzie, w pracy, w kręgach społecznych, a nawet w domu. Mają tendencję do nadmiernego skupiania się na wadach i najgorszych aspektach każdej sytuacji, zaniedbując uznawanie jakichkolwiek sukcesów czy postępów. Tego typu podejście może być niezwykle wyczerpujące emocjonalnie, tworząc środowisko, w którym możesz zacząć odczuwać, że nigdy nie będziesz wystarczająco dobry, bez względu na to, jak bardzo się starasz, czy jak dobrze wykonujesz swoje zadania. Życie z ciągłym krytykiem często prowadzi do erozji samooceny i szacunku do samego siebie. Istnieje realne niebezpieczeństwo zaczynania internalizowania negatywnych uwag, co może wpływać na Twoje wyniki w różnych dziedzinach życia, od kariery po relacje osobiste. Na dłuższą metę to nie tylko zmniejsza Twoją zdolność do efektywnego funkcjonowania, ale może również prowadzić do błędnego koła wątpliwości i niepewności. Aby skutecznie radzić sobie z ciągłym krytykiem, kluczowe jest rozwijanie emocjonalnej odporności i nauka odróżniania krytyki, która jest użyteczna, od tej, która jest destrukcyjna. Nieinternalizowanie tych negatywnych uwag jest znaczącym wyzwaniem, ale jest niezbędne do zachowania zdrowia psychicznego. Dodatkowo, poszukiwanie opinii i feedbacku z innych źródeł może być niezwykle wartościowe,
oferując bardziej zrównoważoną i afirmacyjną perspektywę, która może przeciwdziałać negatywnym wizjom narzucanym przez ciągłego krytyka. W skrajnych przypadkach, gdy wpływ ciągłego krytyka staje się nie do zniesienia, może być konieczne ustanowienie jasnych granic lub nawet zredukowanie lub zakończenie kontaktu z taką osobą. Kluczowe jest priorytetowe traktowanie środowisk, które wspierają pozytywność i osobisty rozwój. To jest nie tylko ważne DLA Twojego dobrostanu, ale także DLA Twojego ciągłego rozwoju. Utrzymanie równowagi między przyjmowaniem konstruktywnej opinii a ochroną przed destrukcyjną krytyką jest delikatne, ale niezbędne. Masz prawo otaczać się ludźmi, którzy Cię wspierają i podnoszą, zamiast ciągle stawiać czoła negatywności i krytyce, które Cię obniżają. Otaczając się pozytywnością i budując sieć wsparcia, nie tylko poprawiasz swoje najbliższe otoczenie, ale także wzmacniasz swoją pewność siebie i zdolność do osiągania celów, uwalniając się od negatywnych wpływów, które mogą Cię odciągać od drogi. W ten sposób uzbrajasz się w narzędzia niezbędne do determinacji w dążeniu do jaśniejszej i bardziej satysfakcjonującej przyszłości. Szósty typ osoby, która może opóźniać Twoje życie, to obsesyjny konkurent. Ten człowiek traktuje życie jako niekończącą się arenę rywalizacji, gdzie jest miejsce tylko DLA jednego zwycięzcy, ich samych. Ich chęć przewyższenia innych nie zna granic i często nie wahają się używać nieuczciwych taktyk, aby upewnić się, że zawsze są na czele, nie zważając na konsekwencje DLA tych wokół nich. Obsesyjnych konkurentów można spotkać wszędzie, od miejsca pracy po grupy przyjaciół, a nawet w rodzinach. Zawsze mierzą swoje osiągnięcia w porównaniu z innymi, szukając każdej okazji, by ogłosić się lepszymi. Takie zachowanie może tworzyć niesamowicie toksyczne środowisko, w którym współpraca i wzajemne wsparcie są zastępowane przez rywalizację i nieufność. Ponadto obsesja na punkcie wygrywania może prowadzić tych ludzi do umniejszania lub nawet sabotowania sukcesów innych. Mogą rozprzestrzeniać plotki, wstrzymywać kluczowe informacje lub negatywnie wpływać na postrzeganie innych osób przez swoich rywali. Wszystko po to, aby utrzymać swoją dominującą pozycję. Aby poradzić sobie z obsesyjnym konkurentem, ważne jest ustalenie jasnych granic i skupienie się na swoich własnych celach i wartościach. Nie pozwól, aby ich nieustanne rywalizacje Cię wciągnęły. Rozpoznawaj swoje osiągnięcia ze względu na ich własną wartość, niezależnie od tego, jak wypadają w porównaniu z innymi. W miejscu pracy promowanie kultury zespołowej i współpracy może pomóc złagodzić negatywny wpływ takiego zachowania. Jeśli działania obsesyjnego konkurenta stają się szkodliwe dla Twojego zdrowia psychicznego lub postępu, może być konieczne poszukiwanie wsparcia u przełożonych lub doradcy. W ekstremalnych sytuacjach, gdy rywalizacja przeradza się w otwartą wrogość, może być konieczne przemyślenie relacji lub nawet samego środowiska. Znalezienie zdrowszego i mniej konkurencyjnego miejsca do rozwoju jest kluczowe DLA Twojego dobrostanu i rozwoju osobistego. Pamiętaj, że życie to nie tylko rywalizacja, to także wzrost, nauka i współpraca. Znalezienie właściwej równowagi między rywalizacją, kiedy jest to konieczne, a współpracą, kiedy to możliwe, może prowadzić do bardziej produktywnego i satysfakcjonującego środowiska, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Priorytetyzowanie swojego dobrostanu i wartości, zamiast wpadania w pułapkę nieustannej, wyczerpującej rywalizacji, jest kluczowe DLA pełniejszego i bardziej znaczącego życia. Siódmy typ osoby, która może opóźniać Twoje życie, to emocjonalny pasożyt. Ten człowiek nadmiernie polega na innych, aby uzyskać stabilność emocjonalną i dobre samopoczucie, często wyczerpując energię tych, którzy go otaczają, aby zaspokoić swoje własne potrzeby emocjonalne, nie zważając na wpływ tej zależności na innych ludzi. Emocjonalny pasożyt zwykle pojawia się jako ktoś, kto nieustannie szuka wsparcia i uwagi, ale rzadko, jeśli w ogóle, oferuje coś w zamian. Mogą dominować w rozmowach swoimi problemami i kryzysami, sprawiając, że czujesz się bardziej jak terapeuta lub zbawca niż przyjaciel czy kolega. Tego typu osoba może nie tylko wyczerpać Twoją energię emocjonalną, ale także uniemożliwić Ci inwestowanie czasu w swoje własne potrzeby i relacje. Często takie osoby wykorzystują manipulację emocjonalną, aby utrzymać ludzi blisko siebie, sprawiając, że czują się winni za niewystarczającą pomoc lub grożąc dramatycznymi konsekwencjami, jeśli nie otrzymają pożądanego wsparcia. To tworzy błędne koło, w którym emocjonalny pasożyt nadal wyciąga energię.
jednocześnie stopniowo zmniejszając odporność drugiej osoby. Aby poradzić sobie z emocjonalnym pasożytem, kluczowe jest ustalenie mocnych i wyraźnych granic. Nauka mówienia nie lub teraz nie mogę pomóc, bez odczuwania winy, jest niezbędna do ochrony swojego zdrowia emocjonalnego. Może również być pomocne zachęcenie takiej osoby do szukania profesjonalnej pomocy, takiej jak terapeuta czy doradca, aby nauczyła się zarządzać swoimi potrzebami emocjonalnymi w zdrowszy i bardziej niezależny sposób. Utrzymywanie tych granic i promowanie emocjonalnej samowystarczalności nie tylko pomaga chronić Twoją energię, ale także może być aktem prawdziwej troski. Zachęcanie emocjonalnego pasożyta do rozwoju większej odporności i autonomii emocjonalnej jest korzystne zarówno dla niego, jak i dla Ciebie. Ten proces nie tylko odciąża emocjonalnie Ciebie, ale także pomaga drugiej osobie rosnąć i stawać się bardziej pewną siebie i mniej zależną od energii innych. Rozpoznanie tej dynamiki i podjęcie kroków w celu jej zmiany może przekształcić relacje wyczerpujące emocjonalnie w bardziej zrównoważone i zdrowe interakcje. To nie tylko poprawia jakość Twojego życia, ale także życia ludzi wokół Ciebie, tworząc środowisko, w którym wszyscy mają szansę prosperować bez obciążenia nadmiernymi potrzebami innych. Ósmy typ osoby, która może stanowić znaczącą przeszkodę w Twoim życiu, to obsesyjny kontroler. Ten człowiek jest napędzany intensywną potrzebą dominacji i kontrolowania wszystkiego wokół siebie, często uzasadniając swoje zachowanie próbą utrzymania porządku lub zapewnienia, że rzeczy są robione we właściwy sposób. Na początku mogą wydawać się niezwykle zorganizowani lub nadmiernie skupieni na szczegółach, ale pod tą fasadą kryje się głęboki strach przed niepewnością i silna niechęć do ryzyka, co prowadzi ich do ograniczania wolności innych. Obsesyjni kontrolerzy są powszechni zarówno w środowiskach zawodowych, jak i osobistych. W pracy mogą być typem szefa lub kolegi, który nalega na mikrozarządzanie każdym aspektem projektu, dusząc kreatywność i inicjatywę. W relacjach osobistych mogą próbować dyktować każdy wybór, od finansów po codzienne czynności, tworząc środowisko, w którym inni czują się bardziej jak podwładni niż partnerzy czy współpracownicy. Ta potrzeba kontroli może być wyczerpująca dla otoczenia, prowadząc do frustracji i poczucia ograniczenia. Życie lub praca z obsesyjnym kontrolerem często skutkuje cyklem zależności, w którym ludzie wokół zaczynają czuć się niezdolni do podejmowania decyzji bez ich aprobaty, co perpetuuje zachowanie kontrolera. Aby poradzić sobie z obsesyjnym kontrolerem, kluczowe jest afirmowanie swojej niezależności i ustanowienie wyraźnych granic. Otwarte komunikowanie, kiedy ich zachowanie staje się duszące, jest fundamentalne. Zachęcanie do momentów, w których mogą zobaczyć, że różne metody czy podejścia również mogą prowadzić do pozytywnych rezultatów, może pomóc złagodzić ich lęk przed chaosem i promować bardziej zrównoważoną dynamikę. Jednak wymaga to cierpliwości i często wsparcia innych kolegów lub profesjonalisty, aby mediować i dostarczyć perspektywy. Kluczem jest utrzymanie własnej autonomii i zapewnienie, że Twój głos jest słyszalny, aby uniknąć dominacji kontrolującej osoby w Twojej przestrzeni osobistej i zawodowej. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że ludzie wokół nas mogą mieć znaczący wpływ na nasze życie i znajomość typów osób, które mogą opóźniać nasz postęp, jest pierwszym krokiem do ochrony przed ich negatywnymi wpływami. Znaczenie ustanowienia zdrowych granic i wiedza, kiedy się oddalić, nie może być przecenione. Życie w pokoju i z mądrością często wymaga, abyśmy nauczyli się być sami, chroniąc nasze dobro i promując zdrowsze środowisko dla naszego osobistego i zawodowego wzrostu. Dziewiąty typ osoby, która paradoksalnie może opóźniać Twój postęp, to nieelastyczny optymista. Na pierwszy rzut oka te osoby mogą wydawać się nieszkodliwe lub nawet korzystne. W końcu, kto nie chciałby być otoczony pozytywnością? Jednak taki optymizm, gdy jest doprowadzony do skrajności, może stać się przeszkodą, szczególnie gdy manifestuje się jako opór wobec stawiania czoła rzeczywistości w skomplikowanych i wymagających sytuacjach. Nieelastyczni optymiści są mistrzami w utrzymywaniu fasady, że wszystko jest w porządku, nawet gdy nie jest. Mają imponującą zdolność ignorowania problemów lub minimalizowania wyzwań, które wymagają natychmiastowej uwagi. Dla nich przyjęcie postawy, że wszystko będzie dobrze, to więcej niż cecha osobowości, to sposób na życie. Jednak takie podejście często brakuje praktycznego realizmu i może prowadzić do nieprzemyślanych decyzji oraz braku przygotowania na ewentualne przeciwności.
Tych osób można znaleźć zarówno w środowisku pracy, jak i w kręgach społecznych i rodzinnych. W pracy na przykład nieelastyczny optymista może być tym kolegą lub szefem, który nigdy nie wydaje się brać pod uwagę ryzyka związanego z projektem. Mogą nalegać, aby ignorować potencjalne problemy, skupiając się jedynie na pozytywnych wynikach, co często skutkuje niepowodzeniami lub zarządzaniem kryzysowym w ostatniej chwili. W kontekście rodzinnym lub społecznym mogą być tymi, którzy nieustannie zniechęcają do poważnych dyskusji na temat pilnych problemów, wybierając zamiast tego utrzymywanie powierzchownie przyjemnej atmosfery. Interakcja z nieelastycznym optymistą wymaga zdrowej dawki realizmu. Ważne jest, aby zrównoważyć ich pozytywność z praktyczną i ugruntowaną perspektywą. Rozpoznanie i docenienie mocy pozytywnego nastawienia jest ważne, ale równie istotne jest, aby nie pozwolić, by to nastawienie przesłaniało potrzebę zmierzenia się z rzeczywistymi problemami. Jednym z najlepszych sposobów radzenia sobie z nieelastycznym optymistą jest zachęcanie do bardziej zrównoważonego podejścia, w którym nadzieja i optymizm współistnieją z jasnym zrozumieniem i akceptacją obecnych wyzwań. Promowanie dialogu, który obejmuje zarówno aspekty pozytywne, jak i wyzwania, może pomóc stworzyć zdrowszą równowagę. Może to obejmować przedstawianie realistycznych scenariuszy, ustanawianie planów awaryjnych i zachęcanie do przyjęcia bardziej zróżnicowanego spojrzenia na rzeczywistość. Kluczem jest upewnienie się, że optymizm nie prowadzi do zaprzeczania faktom, ale do proaktywnego i przygotowanego podejścia do każdej sytuacji. Ponadto w środowiskach, gdzie wyzwania są nieuniknione, istotne jest kultywowanie kultury transparentności i otwartości na feedback. Może to pomóc w złagodzeniu skutków nieelastycznego optymizmu, zapewniając, że wszystkie głosy są słyszane i że wszystkie perspektywy są brane pod uwagę. Dlatego chociaż optymizm jest cenną cechą, gdy staje się nieelastyczny, może być prawdziwym utrudnieniem. Nauka równoważenia nadziei z realizmem i pozytywności z praktycznym przygotowaniem pomaga nie tylko radzić sobie z nieelastycznymi optymistami, ale także tworzy bardziej odporną i adaptowalną społeczność, w której wyzwania są postrzegane nie jako nieprzekraczalne bariery, ale jako możliwości wzrostu i poprawy. 10. typ osoby, która może nieświadomie opóźniać Twój postęp, jest znany jako unikać konfliktów. Ta osoba ma tak silną awersję do konfrontacji, że często decyduje się unikać wszelkiego rodzaju sporów lub nieporozumień, nawet gdy sytuacja wymaga bezpośredniej interwencji. Taka niechęć do bezpośredniego rozwiązywania problemów może prowadzić do długotrwałych nieporozumień i nagromadzenia nierozwiązanych kwestii, które mogą działać jak kotwica na rozwój osobisty i zawodowy. Zarówno w środowisku pracy, jak i w relacjach osobistych, unikać konfliktów ma tendencję do tłumienia swoich opinii i ważnych potrzeb, co może prowadzić do nierównowagi w interakcjach, a nawet do nagromadzenia urazy. Unikanie konfrontacji może wydawać się krótkoterminowym rozwiązaniem pokojowym, ale często szkodzi postępowi w projektach zbiorowych i inicjatywach, gdzie klarowność i rozwiązywanie różnic są kluczowe dla sukcesu. Ponadto niechęć do bezpośredniego stawiania czoła problemom może stworzyć środowisko, w którym problemy narastają pod powierzchnią, prowadząc ostatecznie do wybuchu, którego można było uniknąć przy bardziej otwartej i częstszej komunikacji. Unikający konfliktów może nie tylko opóźniać swój własny rozwój, ale także negatywnie wpływać na dynamikę i zdrowie grupy lub zespołu. Aby skutecznie radzić sobie z unikać konfliktów, kluczowe jest promowanie środowiska, które zachęca do otwartego wyrażania pomysłów i obaw. Można to osiągnąć, ustanawiając kulturę przejrzystej komunikacji i wzajemnego wsparcia, w której wszyscy czują się bezpiecznie, dzieląc się swoimi prawdziwymi opiniami bez obawy przed odwetem lub osądem. Zachęcanie unikać konfliktów do wyrażania się może nie tylko pomóc im przezwyciężyć ich zahamowania, ale także przyczynić się do bardziej współpracującego i produktywnego środowiska. Zapewnienie szkolenia w zakresie umiejętności komunikacji i rozwiązywania konfliktów może również być niezwykle korzystne. Nauczanie technik, które pozwalają na konstruktywne rozwiązywanie nieporozumień, może zmienić sposób, w jaki unikać konfliktów postrzega różnice, z obawianych przeszkód na możliwości wyjaśnienia i poprawy. Ponadto zachęcanie do refleksji nad konsekwencjami unikania problemów może wzmocnić znaczenie ich szybkiego rozwiązywania. Kluczem do przekształcenia zachowań związanych z unikaniem konfliktów jest zrozumienie, że konflikty, gdy są właściwie zarządzane, nie stanowią zagrożeń, ale okazje do wyjaśnienia nieporozumień,
dostosowania kierunków i wzmocnienia relacji. Z cierpliwością, zrozumieniem i odpowiednimi strategiami możliwe jest pomóc unikać konfliktów w rozpoznawaniu, że stawianie czoła problemom może prowadzić do znacznie bardziej pozytywnych i satysfakcjonujących wyników DLA wszystkich zaangażowanych. Zatem chociaż unikać konfliktów mogą stanowić wyzwanie, przy odpowiednich podejściach te wyzwania można przekształcić w cenne okazje do osobistego i zbiorowego rozwoju, poprawiając dynamikę grupy i zwiększając ogólną produktywność i satysfakcję. Jeśli podobał Ci się ten film i uznałeś informacje za wartościowe, pamiętaj o subskrybowaniu kanału i zostawieniu łapki w górę. To naprawdę pomaga rozpowszechniać te idee wśród większej liczby osób, które mogą właśnie teraz potrzebować tych słów. Nie zapomnij włączyć dzwonka, aby nie przegapić żadnego z naszych przyszłych filmów. Pamiętaj, wiedza to potężne narzędzie, a Ty masz kontrolę nad tym, jak ją wykorzystasz, aby kształtować życie, którego pragniesz. Do zobaczenia. Te proste działania interakcji to coś więcej niż gesty. Są one formą wsparcia i zachęty do kontynuowania produkcji treści, które oświecają, edukują i inspirują. Każda subskrypcja, każda łapka w górę i każde włączenie powiadomienia wzmacniają naszą społeczność, poszerzając zasięg przekazywanych przez nas wiadomości i umożliwiając większej liczbie osób czerpanie korzyści z wartościowych informacji. Ponadto, angażując się w nasz kanał, stajesz się częścią większego ruchu, sieci ciągłego uczenia się i rozwoju. Korzystając z wiedzy, którą się dzielimy, masz moc transformacji nie tylko własnego życia, ale także pozytywnego wpływu na ludzi wokół ciebie. Pamiętaj, że każdy mały krok w kierunku samodoskonalenia i każda świadoma decyzja, którą podejmujesz, może mieć znaczący wpływ na twoją przyszłość. Dlatego korzystaj z tych informacji, stosuj je w praktyce i zobacz, jak mogą ci pomóc w tworzeniu rzeczywistości, o której zawsze marzyłeś. Jeśli wierzysz w potęgę wiedzy i chcesz dalej eksplorować i poszerzać swoje horyzonty, upewnij się, że jesteś częścią naszej społeczności. Razem możemy odkrywać więcej, osiągać więcej i rosnąć więcej. Do naszego następnego spotkania kontynuuj poszukiwanie wiedzy, mądre jej wykorzystywanie i przekształcanie jej w siłę na dobre w swoim życiu. Do zobaczenia i nadal dokonuj zmian w swoim świecie.